Już mówiłam, idziemy na 9 godzin do pracy. To jest. Z nadgodziną. Jedna. Baranią Góra zielonym szlakiem. Na fajkówkę. Co? Na fajkówkę, potem czarnym na baranią i tu na razie asfaltem. Uśmiechnij się. Ładnie było, dobrze, bo nie wiem, że jakiś inny numer. Będzie dubelek. I do góry. Był zakręt na zakręcie w lewo. I dalej do góry. Ach, cały czas nam rzeczko to zrobiło. Kraina rzeczki. Potoku. No, potoku. Strumyku potoku. Woda cieknie. Po prostu. Ale taka dosyć czysta, nie jest zamulona jak ostatnio. No, w końcu zwróciłeś na mnie uwagę. No i teraz powinnam coś powiedzieć zabawnego i śmiesznego. I... No w końcu, tylko 10 lat temu. I obok jest zielony. To, a teraz jest tutaj. I bardzo ładnie. I się żyje jeszcze do góry. Dobra, dobra. Idziemy. Punkt czerpania wody. Katarzyna. A tam chyba widzi szlak. Ładna okolica. Ładny widoczek. Tutaj ładnie widać górę. O tym mówię. A tu dół. I dalej. Widzę ptaka, tyle mogę powiedzieć. Bardzo ładnie tutaj. Drzewne kładki. Dobra. Zbliżyłem się do wejścia. Ale zbudowane wtedy. O, chyba tu. Rozkręcamy? Tak. Tu mamy zakręt. Dziurkę, tak, mamy jeden, dwa, i lecimy ten mało uczęszczany fragmencik. Rzadko uczyszczony. I miejmy nadzieję, że wyjdziemy w czarnym szlaku. No nie, musimy tam jeszcze wejść na górę, zejść na dół. Na nogę i znowu się wyrwać na górę. Dobra. Trzymaj kciuki w każdym razie. Słucham? Kciuki trzymaj. Nie, to nie. Do góry. Coś tam widać. Widoczek do tyłu. A tu do przodu. Wejdziemy za chwilę w lasek. Bardzo fajnie po tej patelni.
cudowna, zimna. Pieniska. Pieniska w Beskidach. Czyli być może jesteśmy już na przysypie siodełku. Siodełku. Co nie? Tak. Woda? Daj, ja cię pofotografuję. Teraz pokręcę cię. Jak pijesz ty wodę? Nie kręciłem cię, jak pijesz wodę. Bartek. Zmęczony, usatysfakcjonowany. W 1/10, bo pewnie tyle gdzieś przeszliśmy. Gdzieś tam będzie, ludzi słychać. A miała być to rzadko uczęszczana trasa. Ale nie wiadomo skąd ich słychać. Może tam są jakieś osiedla. Aha. A nie, czekaj, no, to może być szlak. Dróżka, gdzie łatwo dojść do tego. Do czerwonego szlaku. Gdzieś to czytałem, tylko nie pamiętam, czy to było dokładnie. Teraz sprawdzimy. Dobrze. Tu? Nie. Chcę pokazać, że idziemy prawie niewidoczną ścieżynką. A, kam. Musisz tak obejść. Czemu? I na tą stronę, bo tu po środku jest takie rzęznące. I tutaj. No mówię, to kurczę się odbiera. Bo ja tu na przykład dzisiaj wziąłam, zapakowałam ze sobą klapki. Jakbyśmy gdzieś szli ze spaniem, potrzebuję jeszcze tylko żel pod prysznic, jedne cienkie gacie, skarpety i koszulkę cienką. Ręcznie. No, głowę oprzysz o tamten pieniek. Palenisko już masz gotowe, widzę. Nazbierasz sobie gałęzi. Dwa krzemienie. Czyli będzie ciepło, nie? Ale... Juventus? Dokładnie. Tutaj z tej strony będzie widać. Okej. Okay. Może leciutko też. Ciekawe jak tu dojeżdża patrol. Z minuty. Malusi, one zawsze jakieś. Z tej ścieżki po tych opadach to się raczej strumień zrobi, w sensie dno strumienia. Mhm. Czy potoku, czy... Nie, potok to raczej większy. Potok większy? Mhm. No to strumienia. Strumyk. Strumyk. Ja. Zbliżamy się do zakrętasa. Na szlaku. Dalej tamtą drogą w prawo. Chyba. Tu już coś widzę. Jest jakiś znak. Czyli byśmy w dół dalej gnali. Potwierdzenie znaku, jest jakiś zakrót. Aha, dobra. No. I tam w dół zawijamy. I przy płocie w lewo.
Dobra, co? Tak. I koniec asfaltowy. No to kawalątek tylko. Spinaczki pod górę. Tamo. Ciekawe, jak długo będzie nam towarzyszył. Myje się na nasze powitanie. No, pokaż mnie. Za dwa sezony też tak popędzimy. Ha, ha, ha! Nie, nie, na pewno nie przeszliśmy tyle. Nie ma szans. No jak, w dół i tu. No widzieliśmy ten kawałek po prostu. Może. Yes. Wyszliśmy z lasku. Będzie patelnia. Ładny widoczek. Mleczko dam gospodarzom. Krowa. Kasia. Ludzie. W większości czekam spokojnie. Będzie. Taka parada świeżości. Skręcamy. Co tu ma mapy taka fajka tutaj, he? Nie wiem. Daleko jeszcze? No, będzie jakieś 6 godzin. Pytam się na tą fajkówkę, na jakiś... A, nie wiem, z pół godziny. Może mniej. Ładnie.
skończyliśmy. Tu trzeba skręcić. Przejść strażnika. W górę nie ma znaków. Spróbujemy w dół. W dół się okazało słusznie. Słucham? Trzeba zejść w dół. Przy tamtym zakręcie zadaliśmy. Tutaj zakręcik elegancko i trzeba tam o tam iść. Tam do góry. Po wdrapaniu się. Nie, Kasia, źle idziesz. Tak? Musimy iść tam. Tam są znaki. Widzisz je? Oczywiście, czarny szlak. Aha. Nasze miejsce. Na popas. Kończymy przygodę z zielonym szlakiem. Znaki się robią takie w kolorze. No, tak jak zapowiadali. Wbrew opisowi przewodniku, trasa była całkiem dobrze oznaczona. Dało się trafić. Czyli gdzieś tam. 3 godziny, a 2:45 minut. Stanęliśmy nie najszczęśliwie. Pojechalibyśmy do browaru. Może. Pociągiem, bo do Bielska samochodem jeszcze nie, bo pewnie książka jeszcze nie przyjdzie. Nie przyjdzie. No. Mamy dopiero zacząć ją realizować. Wracając. Idzie deszcz. Trzeba było sprzęt zmienić. Czy my stamtąd tego przyszliśmy?
wkraczamy w strefę śmierci. Co? W strefę śmierci wkraczamy. Że będzie gorąco placek? Tak, i do tego... Ostro pod górę? Te drzewa wygolone. Lornetka by się nawet przydała. Przyszłość. Trzeba pomyśleć o tym. Ale musi być mocna, ale lekka. Potwierdzenie. Szlak czarny, elegancko ścięty na słupku. Kupca drewienek. Ach, chyba zmęczony jestem. Człowiek gubi drogę, bo oznaczenia zostały ścięte. Kolejne elegancko wycięte oznaczenie. Robotnicy. Człowiek ledwo wchodzi, ale widać można inaczej. Ty za 3 lata też tak będziesz. Nasze rozważania dotyczyły... Nieważne. Wstydzi się. Czemu się wstydzi? Idziemy. Jest mi dobrze, mogę jeszcze dużo i długo. Tylko w górę i w górę i w górę i w górę. Ile można? Na końcu tylko podejścia czerwony szlak. Widzisz go? Tak. Cudownie. A bo mam już zwidy. Jedno z dwojga. Widocznie jak się spoglądało na lewo. Czyli jednak zwidy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tyczek, że to czarny szlak. Może w momencie, kiedy jest mgła, przydają się takie zagęszczenia.
Już oddali paranie góry. Dotarliśmy do celu. Znaczy nie do celu, tylko do punktu. Celem jest bezpieczny powrót do domu. Tak jest. Zgadzam się z przedmówcą. Połączenie szlaków z nami. I zaraz będzie kanapka. Oddali... Babia góra. A tam miłośnicy jagód. Taka już. Tak, jeszcze potrafię. Jeszcze mogę. 4 godziny z powrotem. Bartusiu, mój dumny z ciebie. Wszedłeś na tą wieżę żelazną. Ale już nie zejdę. Zamawiamy. Znowu wada. Olercie. Jak to znowu? Dzisiaj jeszcze nie padało właśnie. Ale jak tylko schodzimy ze szczytu, zaczyna. Właśnie. To powinniśmy tu zostać. Schodzimy. Barania Góra za nami. Za 4 godziny skończymy wycieczkę, jak będzie dobrze. Rowerzysta. Mamy jeszcze dużo siły. Dzisiaj idziemy na 20 na koncert Heja z okazji 21 dni górki węgierskiej, węgierskiej górki raczej. I mają być też fajerwerki, to chyba na naszą cześć. Jak myślisz, Bartusiu?
że zrobiliśmy taką długą trasę. Być może. Milczysz. Widzę tam wysoko wspinających się ludzi. Nie tych tutaj, tylko takich bardzo wysoko. Oni znikają, pojawiają się za drzewami. Teraz na samą Rybaranią Górę od tej strony. Tak, ale ty nie chcesz promować cywilizacji śmierci, a to niestety jest morda. A. Morda. Ojej. Gorąco mi się zrobiło. 6 godzin marszu za nami. Znowu o górę. Na pewno widać, że w czasie pobytu tutaj szczupleje. Rajtek, który pierwszy raz użyliśmy, mimo że mamy je od kilku lat. Prawda, że ładny? Na kilka sekund przed skrętem, a potem tam, o! Tam nas jeszcze nie było. No spojrzy człowiekowi na mapę, chce trzymać w ciemnocie lód, żeby mu nie pyskował. Wiedza to władza. Tak będę i tak będę. Wiedza to władza. Aż tylko nie podziwiać i się słuchać. To niemożliwe. Musiałbyś inną żonę wybrać. No, urobię ciebie. Tam nie trzeba podcinać. Pokaż górę przeznaczenia. Włoczek Malusi. Burza ucieka. Kaszka też. Deszcz. Tam przed nami. Tam za nami. I na łeb już też pada. Jesteśmy z powrotem. Niestety z powodu deszczu i burzy wyłączyliśmy telefony i nie nagraliśmy paruset metrów ładnego szlaku. Za to teraz możemy z mokłej góry nakręcić. Przemoczone spodnie.
tak. A chcesz coś powiedzieć? Na pewno coś mam do powiedzenia. Zwierzę przebiegło tam przez ścieżkę, takie małe. Jezu Boże. O, takie było. Coś jak ta łasiczka, którą widzieliśmy. Takie mamy dzisiaj przygody jakieś. Nieciekawe. A tu deszcz spadnie, a tu gradobicie. Tylko zimne piwo trzyma nas przy nadziei. Było strasznie. Rozpętała się burza wielka nad naszymi głowami i byliśmy sami na takim pustkowiu i nie było się gdzie schować. I nie mam na myśli tego samotnego drzewa, w które pierdolnie piorun, a my razem z nim, tylko no wiecie, jakimś sensownym rozwiązaniu. Serce mi waliło, byłam przestraszona i chciało mi się płakać. Ale już jest lepiej. Nie wiem, która jest godzina i za ile zejdziemy. Bartek? 9:50. Będziemy pewnie gdzieś za półtorej godziny. No. Moglibyśmy jeść tą kanapkę. Myślisz, że w ręce moglibyśmy jeść i iść? Tak, myślę, że nic nie przeszkodzi. Nic nie przeszkodzi temu. Niestety minęło nas wiele widoczków. Bardzo ładnych, ale... Cóż, siła wyższa. Taka tam wróżka. Kamyk. Mamy tak niezapowiedzianie. Wyszliśmy z lasku, No. Oddali ładna pogoda. Bo ta burza to nie jest taka burza zwyczajna miejska, że to trwa godzinę, góra. To się toczy i toczy. Już jest po 17, a to cały czas trwa i trwa. Prawda? Tak. Kilka godzin coś takiego trwa. Nie ma dobrego rozwiązania. Co w się nie ma gdzie. A co ty się usprawiedliwiasz? Opowiadam tylko o naszej sytuacji. Aczkolwiek, najgorsza burza jaką mieliśmy, nie? To była ta w Wetlinie. Nie z Jaśkiem byliśmy wtedy. Aha. To tak nawalało. To ulewa była. Ulewa, tam chyba nie było burzy. Absolutnie była taka, że podskakiwaliśmy, ale nikt się nie odezwał. Nie pamiętam tego. Pamiętam ulewę. Kurczę, nie, to było na rafce. Ale to było jak spaliśmy. Na takim dużym polu w Betlinie samotnym. No to tak, to w nocy tak było. No, było, okej, to było najgorsze burze. To mylisz fakty, widzisz, moja droga. Nie mylę. Mylisz. Także dzisiejsza burza była bardzo przykra, aczkolwiek to nie był z tych wypadków, kiedy co. Widzę, że chyba trzeba cię zapędzić z powrotem na górę, żebyś zmieniła zdanie na temat burz. No, a co, dokonywałeś już handlu z Panem Bogiem? Że jak przeżyjesz to ten, nie, to od tej pory będziesz chodził do kościoła co tydzień? O, widzisz, to znaczy, że nie była taka jeszcze. Jakby się tak handlował z Panem Bogiem. No. To psychiczna jesteś. Powoli cywilizacja, a w odgłosach festyn. No już się tak spotykasz. No, chyba tak. Gibiesz. Chyba tak. Powoli cywilizacja. Jakaś kapelka z Węgierskiej Górki przygrywa.
nami i całej Węgierskiej Górce. I tym oto sposobem po 10 godzinach jeszcze mogę robić sama się jutro będziesz zbierać, ściągała. Mamy kółeczko, pętelkę. No, teraz na miejscówkę.